We're sorry. The number you have dialed is not in service at this time. Idę właśnie pojeździć trochę na skuterze wodnym. Nigdy tego nie robiłem, więc jestem ciekaw, jak to jest. Na pewno trochę adrenaliny mi to dostarczy. Kamerę będę zamontowany na klatce piersiowej, więc na pewno będziecie widzieli moje dwie dłonie. Jak będę sterował, jak wpadnę kilka razy pewnie do wody. Podejrzewam, że będzie ciekawie. Kolejny dzień, znowu gorąco. 29 stopni. Niebo czyste. Ludzi znowu pełno. Miasto żyje. Tyle jest tutaj uliczek, że prawie się zgubiło. Mnóstwo sklepów. Gdzieś się zapatrzysz, pójdziesz dalej i już coś przeoczysz. A już jestem blisko plaży, widzę tam jeżdżę, nie wiem czy widzicie. Chyba nie, gdzie byli jeszcze, ale zaraz wam pokażę. Grunt. Mamy czadu na tych skuterach wodnych. No i jesteśmy. Jest jeden z nich. Był wcześniej, kiedyś działał. No tam jest, widzicie? O, tam jest właśnie. Damy czadu. Tam ktoś nam spodobał, nie leci. Ludzie mnie łatwo rozpoznają tutaj, swojego dzieła wjechałem z kamerą, krzyczeli moje paparazzi. Dobra, nie, niech im będzie, nie? Ale dzisiaj przynajmniej jak idę, to hello, hello, my friend, hello, idę po wodzie, pogadam, pośmieję się, nowych informacji się dowiem. Także nie jest źle, jest fajnie, wszystko jest pozytywnie. Pogoda jest idealna. Woda spokojna. Wysoka temperatura, słaby wiatr, damy czadu. Zaczynamy. Some shoes next time. Yes, please. Why? Jump in, yeah? Yes. Here the key. Okay. Oh, okay. Cool. In the key, start the key. Right. Off the key, stop the key. Okay. This is for safety. Right. Okay. Okay. If you go for love, off the key, stop the engine, and all the time from backup. So if I'm gonna pull this out, the engine is gonna stop. Yes. Yes. Going to stop. Bravo. Here the button is start. This is start. Yeah. Bravo. This is stop. Yeah. And this, from this side, is accelerate. Gas. Alright. Okay. It's simple. Only this. Okay. Simple. Okay. Put the start. How to stop that? Okay. Just like that. Okay.
Zajebiście. Tyle dziwnie się tym manewruje, ale zaraz się nauczę. W tym momencie nie wiedziałem, czego mogłem się spodziewać. Wiedziałem, że znam tylko wszystkie podstawy, ale na pewno wpadnę do wody. Tu już wiedziałem, że będę musiał się mocno trzymać.
klasa. Polecam każdemu tą zabawę, bo naprawdę w życiu takiej frajdy nie miałem. Całe ręce mnie bolą, przynajmniej ja nie mam takie popuchnięte. Fajna zabawka. Z tego pojemność była 1100 110 koni mechanicznych. No naprawdę polecam wam, jeżeli byście chcieli tego spróbować, to nie zastanawiajcie się nawet, bo frajda jest niesamowita. Fakt, trzeba się mocno trzymać, to ramienia strasznie bolą, spuchnięte. No i na falach wyrzuca. Także jak nie będziecie się mocno trzymali, dostaniecie ze skutera. Tak czy inaczej, dobrze jest walnąć sobie jakiegoś energetyka przed taką zabawą, bo trzeba mieć dużo siły, tylko rozkoszować się potem zabawą, nie? Ile teraz coś zjebu, głodny jestem. Opcja jeszcze, żeby sobie wziąć drona dodatkowo. Dron nad tobą lata, wtedy ty sobie tam szalejesz na tym skuterze. Tak nieźle to wygląda. Spodenki mi szybko wyschną, dlatego wziąłem czarne. Jest tam przebranie, nie brałem, bo ma potrzeby. Tylko co ręcznik się wytrzeć. Ewentualnie jakaś woda mineralna jeszcze, żeby się napić. Co jest zrobione. Całkiem nieźle to wygląda, coraz większą mocą jest na to, żeby zanurzyć się w tej wodzie, może nawet ponurkować. Ten niebawem będę jechał na tą plażę na Fenicji, zobaczyć jak to wygląda. Faktycznie tylko zdjęcia robią taką wielką furorę, czy w rzeczywistości tak dobrze naprawdę tam jest. Myślę, że to będzie na dniach. Właśnie włączyłem stoper na zegarku, żeby zobaczyć jaka jest odległość od centrum do mnie, do wioski tam. Ok, jestem już na miejscu, odległość 3 mile. Jestem trochę zmęczony po tym skuterze wodnym, więc walnę sobie szejka, zrobię jakąś obróbkę filmu i będę leciał do miasta jeszcze raz. Myślę, że cała ta wyprawa na skuter wodny wyszła zajebiście. Na pewno też fajnie mi się ubaw moich komentarzy, jak oglądaliście nagranie. Bo podczas emocji człowiek gada różne rzeczy, nie?